ale tą religią sportu tak naprawdę jest piłka nożna na świecie i pewnie przez lata nikt z tego nie zmieni, to tym większy zaszczyt i honor dla nas, że możemy w takiej opiece uczestniczyć, że możemy ją wspierać i będziemy robić to z pełnym naszym zaangażowaniem. Naprawdę jestem zadowolona, że to się dzieje w tym gronie, dlatego że UKS LOTOS to również uczniowie naszych klas sportowych, także są to naczynia połączone. No i dzięki dzisiejszej umowie mamy pewność, że nie chodzi tylko o dobre ubezpieczenie, tak? Tylko o to, co się później z tym młodym człowiekiem, piłkarką, piłkarzem dzieje. I wiemy, że będą w dobrych rękach. Mam nadzieję, że nie będzie dużo takich sytuacji, że ta opieka będzie potrzebna, a jeżeli już coś się wydarzy, to na pewno będą w najlepszych rękach. Jest nam naprawdę niezmiernie miło, że Państwo wspólnie z nami chcą dążyć do tego, żeby kobieca piłka rosła w siłę. Liczymy też na to, że zdecydowanie ten krok pomoże nam wejść na kolejny, wyższy poziom w naszym klubie. Myślę, że tutaj współpraca, którą żeśmy sobie wcześniej, której warunki wcześniej ustaliliśmy, pozwoli nam zapewnić, czy dać pewność rodzicom tych zawodników, że w przypadku jakichkolwiek urazów będą objęci profesjonalną, a co najważniejsze szybkim działaniem, jeśli chodzi o powrót do zdrowia, dlatego że tak jak mówię, w ciągu tych kilku lat możemy na pewno powiedzieć, że co jak co, ale tutaj współpraca, umawianie wizyt, tak, rehabilitacja, to się odbywa naprawdę bardzo profesjonalnie, bardzo szybko.